Здравствуйте. Здравствуйте. Куда едем сейчас? Южный вокзал. На 10-м километре. Drzewa tu jest mnóstwo bursztynu. Niektóre takie nawet ładne, duże. Jesteśmy w Artdieriewni Witland, położonej między Baltijskiem a Primorskiem w obwodzie kaliningradzkim. Ale o samym pensjonacie następnym razem. Teraz bursztyny, których jest znaczna moc, czy to ze względu na niewielką liczbę turystów, czy też bliskość do największej na świecie kopalni bursztynu, dostarczającej podobno 90% tego surowca. Wiesz, jak wyglądają bursztyny? Takie rozrywane, przezroczyste. Tak. Chodź, tutaj zaczniemy. No, tutaj, 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 tutaj. I tu widzę też trzy. I czyjeś majtki przy okazji chyba. Dawaj, zbieraj, tutaj trzy bursztyny. Szybko, żeby nikt nie zebrał. Wędrowanie wzdłuż plaży to najłatwiejszy sposób na znalezienie bursztynów. Szczególnie, gdy ma się jej do dyspozycji 10 km we względnym spokoju. A taką drogę obraliśmy w drugim dniu pobytu, na niedzielną wyprawę do Baltijska. Możecie szukać bursztynów po drodze. Tak, tak. Musimy znaleźć największy. Już po godzinie wędrówki natrafiliśmy na wysyp. Było ich na tyle dużo, że należało przestać zbierać, inaczej nie dotarlibyśmy do Baltijska. A my idziemy na wielkość. Według przewodników bursztyny regularnie można natrafić na plaży przy wejściu do portu w Baltijsku, do którego cały czas intensywnie zmierzamy. Co chciałeś, szarik? Co w pariatkę? On za tobą idzie. Wow. Wysypać im? Nie, znaleźć. Dawaj, gdzie się znalazł. Nie. Nie, koza nie. Nie, to będzie słaby prank. Ale co chciałeś? To będzie słaby prank. Podeszłabym z wami oglądał. Wow, jakie... Nie, to musiało być zrobić bardzo głośno, bardzo spektakularnie, to już... Najlepszą metodą na poszukiwania bynajmniej nie jest przesiewanie piasku, chociaż i w ten sposób znaleźliśmy parę pomniejszych okazów. Otóż bursztyny tkwiące w osadach dennych wypływają wraz z roślinnością i zbutwiałymi kawałkami drewna w momentach, gdy zawirowania wody, mocniejsze falowanie wyrywa zielsko wraz z przyległościami dna morskiego. Dlatego po sztormie czy burzy szansa na znaleziska jest większa. Idąc wzdłuż plaży widać ciemne plamy na wodzie. To wodorosty i drewno, a między nimi drobiny bursztynów. Tradycyjne metody polegały na użyciu sita, które zatrzymywało co większe egzemplarze. Thank you.
Może tak Balszoje, Jantary? Nie. Jak wygląda wydobycie na skalę przemysłową, można zobaczyć w miejscowości Jantarnej, gdzie można m.in. posiedzieć w piramidzie, oczywiście z bursztynu. Co mniej więcej godzinę można zobaczyć firmowy film, całkiem zgrabny, o tym jak wyglądają technikalia i jak proces pozyskiwania bursztynu. Trochę cyfr i wykresów, z czego znakomitą większość można zrozumieć w oryginale. Spragnionych zakupów zaspokoi przykombinatowy sklep. Można też pogrzebać w pobliskiej piaskownicy, gdzie rozrzuca się drobnicę bursztynową dla gawiedzi, ale przy zdobyczy z plaży to żadna atrakcja. A to co, płuczka bursztynowa? Jest też w Jantarnym Muzeum Bursztynu, choć już nie przy kombinacie. Ciekawie przygotowane, z wieloma eksponatami i szerokim potraktowaniem tematu, że o Leninie z bursztynu nie wspomnę. Podobnie jak kombinat, jest atrakcją płatną. Czasem zapraszam na kolejne filmy z Rosji i nie tylko. Bursztynowa komnata. Jak zobaczysz, to tutaj jeszcze masz jednego. Zobaczysz napis. Zdjęłaną SSSR. Znaczy, że to bursztynowa komnata.